Witamy w Bristolu, ale dziś nie będę Wam opowiadać o kulturze brytyjskiej, bo dzisiaj przyjechaliśmy na polskie wybory prezydenckie. Chciałabym zobaczyć Polskę przyjazną ludziom, przyjazną młodym, przyjazną dzieciom, ludzi uśmiechniętych, bez stresu o następny dzień pracy. Chciałabym wrócić do Polski. A poza tym pół godziny drogi to naprawdę jest bardzo blisko, zwłaszcza, że byłam w zeszłym tygodniu w Londynie po paszport, specjalnie po to, żeby wziąć udział w wyborach. Chciałbym, żeby prezydent, którego wybierzemy wspólnie, razem my wszyscy, żeby był godny, uczciwy i dbał o naszą ojczyznę. No cóż, jest to jakiś tam obowiązek patriotyczny, poza tym wydaje mi się, że w tym roku mamy wyjątkowo dużo ciekawych kandydatów, więc jeżeli chcemy coś zmienić w naszym kraju, a chcę, no to musimy tu aktywnie działać i to jest ta okazja, kiedy mamy jakiś wybór i możemy dokonać jakiejś zmiany. Jeżeli spojrzymy do tyłu, w tym momencie kolejka jest na jakieś, ja wiem, 100 metrów, czyli w sumie nie jest tak źle. No teoretycznie tak, ale tak mówię, no za cały dzień jest to 2400 osób. Jednak to nie jest to miejsce, w którym chciałbym spędzić resztę życia, ogólnie rzecz biorąc. I myślę o powrocie do Polski. W Anglii jest okej, fajnie jest, ale jednak liczę na to, że w Polsce będzie lepiej. Ja jestem konsulem z ambasady RP w Londynie i z ramienia ambasady opiekuję się komisją wyborczą w Bristolu. Kiedy dowiemy się, jakie są wyniki? To zależy od tego, jak szybko komisja będzie liczyć głosy, natomiast zakładam, że około godziny 24, może o pierwszej, te wyniki powinny być już znane. To jest proste. Jestem Polką. To, że ja mieszkam w Wielkiej Brytanii, to nie znaczy, że nie mam uczestniczyć w wyborach polskich. Byłam, jestem i Polką i zawsze będę uczestniczyła w wyborach. Dlatego, że to jest mój kraj i to jest mój prezydent. Ja tam wracam, jestem tutaj chwilowo. No myślę, że sam w pojedynkę niczego nie zmienię, ale jeśli całe nasze społeczeństwo weźmie się w garść, pójdzie, zagłosuje na prezydenta, to myślę, że wszyscy razem damy radę i wybierzemy prawdziwego polskiego patriotę prezydenta. Chcę po prostu przygotować polską taką, którą bym chciała i bym mogła do niej wrócić. My już zbieramy się do domu, ale ludzie nadal przychodzą tutaj i czekają, aby oddać swój głos. Mam nadzieję, że byłeś jednym z tych ludzi, którzy zagłosowali dzisiaj. Jeśli nie, to ten materiał, który zobaczyłeś dzisiaj, niech zmobilizuje cię do tego, żeby następnym razem na pewno zagłosować. Pa!